Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Dziękuję wam, że wbiliście na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Posłuchajcie, jak ta karerka chłodzi. Oje, ten samochód już bez tuningu, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się zbiera. Wow, ale chodźmy tuningować, tak jest, trzeba stuningować tą brykę. O, cholera, zawsze zapominam, dobra. I najpierw tak, pisaliście mi w komentarzach, ja oczywiście czytam, żebym najpierw wsadził te części sklepowe, a dopiero później te Jungmana, czyli jakim tam. Jakie bodykity? O nie! O nie, karerkę zostawiamy bez bodykita, bo ona mi się bardzo podoba bez niczego. Felgi też ma fajne, ale może samontujemy to jakieś inne, zobaczymy jakie są. O, te mi się podobają. Już czekam na te komentarze. Już wiem, że będzie niezły pocisk, ale nie poddaję się. Maski. Ach, o Boże. Nie, tu chyba nic nie wybierzemy ciekawego. Nie, dziękuję. Wloty też, nie? Czyli tylko felgi. Felgi mi się podobają, naprawdę. I silnika bierzemy. Nie wiem, czy mi kasy starczy je to. Oh my gosh. Silnik chyba zawsze był najdroższy, z tego co pamiętam, więc może być problem. Rzeczywiście może być problem. Najwyżej sprzedam Gallardo. Okej, jeszcze mi starcza Nitro. 18, dobra, jeszcze się mieszczę, a turbo będzie też drogie. Już się nie zmieszczę. No dobra, ale to spokojnie, to jeszcze mogę sprzedać jakiegoś dziadowskiego samochoda. Korwetę miałem sprzedać. Tak. Korwetę może kupię, jak przejdę grę. Cholera, tego już nie mogę kupić. Hamulców, czyli mam do kupienia hamulce i turbo. Chyba, że zawieszenie wywalę. I będę miał hamulce i zawieszenie i turbo. Dobra, zaraz to ogarnę. Jeszcze kolorek. Sprzedamy zaraz inny wóz i będzie. No nie. Czerwona czy czarna? Czarna mi się nie podoba. Ona ma bardzo fajne kształty, tylko bodykity w tej grze strasznie psują wygląd tego samochodu. Przynajmniej ja tak uważam. I żadnego tu nie chciałem wpieprzać, jak samo malowanie. To jest egzotyk, no na miłość boską. On powinien... Ten samochód powinien wyglądać zajebiście tak, jak wygląda. O. Można ewentualnie szybki jeszcze tutaj jakieś wkleić fajne. O, takie jakieś niekrzywdzące. Myk, myk. Jakieś zegarki. Myk, taki damy. Zielone strzałki. Dobra, może być tak. I teraz... zapomniałem, że to też kosztuje. Cholera, jasna. Dobra, clear out. Ja cię nie pierdzielę. Dobra, wychodzimy, wbijamy do kryjówy. No i trzeba sprzedać jakiś dziadowski samochód. Co ja tu, korwetę miałem? Taką do dupy? No, ile to kosztuje, jak się sprzeda? Sell car. O Boże, no 40 tysięcy? Powariowali. Co ja tu jeszcze mam takiego? Evo, ile to kosztuje? 18, to się nie opłaca w ogóle. Cayman? 30. Kurde, szkoda. A nie chcę jeszcze tych części Jungmana, chociaż nie. Niektóre mogę sobie tu włożyć. Typu silnik, chociaż też bym nie chciał, cholera. Dobra, wiecie co? Zarobimy, bo tutaj się dużo kasy zarabia w tych ostatnich wyścigach. Już wam powiem, zobaczymy sobie ile. O, 20 tysięcy, 20, 20. Także samochodu się w ogóle nie opłaca sprzedawać, bo jeździmy sobie te wyścigi i ja zaraz będę miał kasę, żeby stuningować korwetę, chciałem powiedzieć. Karerę na maksa. Tak, musimy dzisiaj pokonać bóla dupy, jak to mówiliśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem, jak tu będzie ten się samochód spisywał, bo ostatni zakup był fatalny. Mam tu na myśli oczywiście korwetę. Wow. Aha, teraz nie mogę nic modyfikować, bo nie mam bodykitu. Nie wiem, jak się tym będzie jeździć przez to. Myślę, że jakbym zamontował tu bodykit, to by karera lepiej się zachowywała, ale... Cholera, już policja? Ale spróbujemy powalczyć trochę bez body. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nie będzie tak źle, co? No chyba będzie dobrze. Naprawdę fajnie się jeździ tym samochodem. Bardzo dobrze skręca, co pod koniec poprzedniego odcinka już mówiłem. Dobra, mamy pierwszy pościg zaliczony. Nie wiem, jakie tam mamy rzeczy do zaliczenia, ale to sobie ogarniemy za chwilę. Najpierw oczywiście wyścigi.
Drag. No zobaczymy, jak mi pójdzie na dragu. Może... O kurde, na koniec jeszcze ten zawija spieprzony. To jest strasznie ciężkie będzie. O Boże, to chyba jeden z najtrudniejszych dragów, jaki może być w tej grze. Próbujemy. O, jeszcze... Joki start! Skumajcie! O! Ja, pierwsze kilka metrów i już lipa. A tamci już oczywiście wszystko ukończyli. Tak, jasne. Mhm. Ale musicie... O! Nie ten... Nie ta gałka. Musicie przyznać, że start w karerce jest piękny. Widzieliście, że nawet jak nie trafiłem... O! Nawet jak nie trafiłem w perfekcyjny start, to i tak... wystartowałem jako pierwszy. Super. Okej. Shit. Dobrze. O! Okej. Jakoś to będzie. Oh yeah! Co powiecie na to? Najgorszy był ten początek, no. Tylko 5000 gotówki, ale dobra. Następny wyścig. Co my tu mamy? Okrążenia. Yes! Mamy tutaj speed trap. Lecimy. 20 tysięcy za to dostaniemy sobie, więc będzie dobrze. Tam chyba 76 tysięcy kosztowała turbosprężarka, to jeszcze się korwetę sprzeda i będzie. Moment obrotowych jest chyba dobry, nie wiem. Mamy silnik V10. Ciekawe to jest, bo tak może trochę abstrahując, mamy w Wordzie teraz tą korwetę do kupienia pierwszy raz w historii Worda. Przez tylko kilka tam godzin, kilkadziesiąt godzin, bo na weekend. Do kupienia mamy za IGC, moi drodzy. Wow. 2,5 miliona gotówki. No ale to tak, na marginesie. Pewnie i tak jak osoby, które oglądają to w poniedziałek już, czy tam później, to już będzie nieaktualne, więc... Jedziemy sobie karerką. I... Wow. Przez chwilę nie byłem pierwszy, to niesamowite. 350 km na godzinę i luzakiem jedziemy sobie, co nie? Ja nie wiem, wydaje mi się, że ta karerka, ona... Aha, bo jeszcze mogę sobie przecież zawieszenie zamontować, bo ja chyba nie instalowałem jego. I dlatego może mi się trochę gorzej jeździć. Ale no, czasami brakuje... Jest podsterowna po prostu. Wylatuje z zakrętów. I będę musiał to jakoś naprawić, no ewentualnie jak już z bólem serca wsadzę ten bodykit, ale to z bólem serca, bo naprawdę sam model mi się podoba. No i jeszcze wsadzę te felgi, które sobie tam chciałem zamontować. Kurde, jedziemy tu prosto. No ale to dobrze, i tak pojechałem, bo tu jest bardziej równo. Pięknie, pojedziemy tu. Tu chyba będziemy w lewo zaraz jechać. Tak jest. No i tak jak mówiłem, wsadzę sobie tylko te felgi. No jak będzie rzeczywiście kiepsko na zakrętach, ale myślę, że nie będzie, bo już w tym momencie radzę sobie naprawdę bardzo dobrze, więc nie będzie tutaj raczej problemu. No ale jeśli coś tam tego, to wsadzę ten bodykit i wtedy będziemy... Oh! Wtedy będziemy z zamkniętymi oczami jeździć, bo nie będę mógł się patrzeć na ten samochód. Mam ochotę wygrać Mercedesa Bulla, oczywiście, Bulla dupy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, no. Dobra, okrążenia, okrążenia, speed trap, lecimy. Ło, kończy się autostradą piękną. Carrera kontra Carrera. Co tam jeszcze? Murcielago. Bardzo rzadko się Murcielago pojawia. I coś tam jeszcze było po prawej. Chyba Viper. Tylko Murcielago miało lepszy start od mojej karerki. Ale Carrera miażdżą normalnie. Wow, świetnie się tym jeździ. W stosunku do Gallardo. Gallardo fajnie się prowadziło, fajnie przyspieszało, fajnie ruszało. Ale to, co się dzieje teraz z Carrerą GT, to jest wow. Naprawdę nieźle, nieźle sobie radzi. Dobra. Oh yeah. Tutaj same autostrady będą teraz. Same takie długie, proste. Jak ci sobie z tyłu radzą? Coś tam ich nie widać, tak szczerze mówiąc. Okej. Teraz tak, tu. Pięknie. I to będzie dopiero za tymi zakrętami ten.
radar, ale dam radę. Uwaga, 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 uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Kurde, przywaliłem. Chyba nie będę teraz pierwszy, ale nie, jestem pierwszy. Jest niewielka różnica 10 punktów od drugiego zawodnika, który jest zaraz za mną. Naprawdę, kurde, jestem pod wrażeniem. Ta karierka robi robotę teraz. Pojadę sobie tu naokoło, będzie trochę więcej miejsca, żeby się rozpędzić. O tak, 305. Chciałbym też widzieć, ile ci moi przeciwnicy tam z tyłu bezpośrednio zdobywają kilometrów lub mieli kilometrów na godzinę w tym miejscu. Tak żebym wiedział, czy jestem dobry, czy słaby w tym miejscu. No takie, tak bym wolał, żeby było. No ale widzę, że prowadzę, więc kurczę, wybór tej karery GT do ostatecznych rozgrywek był jak najbardziej trafiony. Tym bardziej, że no kurczę, to jest jedno z niewielu Porsche, które mi się naprawdę podoba. Jest 325. No tak sobie. Zobaczymy, ile tu wyciągnie. To jest taka prosta, gdzie się robi duże prędkości. Dopiero szóstkę wbiłem przy 340 km na godzinę. To jest świetnie. 370 chyba tam widziałem, że jechałem. Nie, na pewno da się więcej. Jak założę tutaj turbo, wow, to będzie sieka. Dobra, ile mam tej gotówki? Mówiliście, że to się gdzieś tutaj pojawia. Bounty i cash 45 tysięcy. No to jeszcze można coś pole. Wow! Zobaczcie! Country Club i to jak to się druga trasa w drugą stronę nazywała? Country Club ojej, Campus Interchange, o. Tu się dopiero śmiga. Yeah! Jakiś tam z tyłu. No właśnie, ja się dziwię. Dziwiłem, dlaczego mam zawsze takie problemy z karerą GT w tych wcześniejszych wyścigach. Jak ona była w wyścigu, to ja po prostu wymiękałem. O, i mamy tutaj karerkę chyba. Tak, ale spoiler. Kto tu taki spoiler zamontował? Przez ten spoiler ja przez chwilę myślałem, że to jest McLaren MP4, ale tutaj nie ma takiego samochodu. No nie, zobaczcie na to. Boże. Tragedia. No dobra. Zobaczymy, ile tu wyciągnę. Uwaga, nitro! Będzie 4 paki? Nie, nie chcę. Nawet 390 nie osiągnęła. Ciekawe właśnie, zobaczymy, jak po tuningu będzie. No myślę, że 4 paki poleci. Ustawimy sobie na prędkość i zrobimy w końcu te 400. O, skopałem. Dobra, myk. No właśnie, ciekawe też, Mercedes chyba nie był tutaj najlepszy, chodzi mi o SLR-a. On, tam pamiętam, że nim się coś ciężko skręcało. Jeździłem już nim ze 100 lat temu, więc też mi ciężko powiedzieć obecnie. A jeszcze mówiliście tam w komentarzach, że Ford GT jest naprawdę dobry. Ale ja nie wiem, czy będę chciał się na niego przesiąść, bo... No jednak ta karera jest tutaj świetna. No właśnie, kupiłem w ostatnim odcinku, straciłem dużo kasy na tunik Corvety Z06. Cholera, co mi tak słabo idzie tutaj? No i właśnie przez to nie mam teraz na tunik karery GT. Ja wiedziałem, że ona będzie dużo kosztować. Ale myślałem, że jeszcze mi na ten tunik starczy, miałem gdzieś koło miliona, wow. Słabo mi idzie, kurczę, zawsze mi ten wyścig w Wordzie jakoś lepiej. Tutaj ten, a na tym rondzie jest ciężko. Tam zawsze, nie wiem, szczególnie jak jedziecie sobie samochodem typu Agera albo Aventador, to tam może łatwo was wyrzucić. Oczywiście mówię tutaj o Wordzie. A tutaj w Most Wanted jest problem z martwą strefą na moim padzie. Ja nie wiem, czemu to się tak głupio tutaj ustawia, ale... przy dużych prędkościach jest to odczuwalne i przeszkadza, no bo ciężko jest dobrze ustawić samochód w stosunku do zakrętu. Przed zakrętem oczywiście. Okej, okay, ukończyliśmy sobie wyścig na pierwszej pozycji. Mam jeszcze i tak za mało kasy, żeby kupić sobie turbo do karerki, bo mam, uwaga, 60 tysięcy?
65 tysięcy. Dobra, ale wejdę sobie do garażu i sprzedam korwetę. Kurde, mylą mi się te dwa samochody. No jest zbyt podobne nazwy po prostu. Korweta. Miałem ją stuningować, wiem, ale stuningują, jak zdobędę sobie więcej kasy. Teraz chcę jak najszybciej stuningować karerkę. Ile mam kasy? 105 tysięcy. Kurde, powinno wystarczyć. Ile tam? Aha, bo jeszcze zawieszenie. Tam było chyba 20 tysięcy, coś koło tego. To może starczy, może się uda. Części unikalne są za darmo, więc nie będzie z tym raczej problemu. Kurde, co on robi? Okej, okay. No. Dobra. I tak, najpierw turbo, a chyba jeszcze opony miałem do kupienia, czy nie? 76, opony. Nie, opony są. Nitro też jest, hamulce, oj. Hamulce chyba też są. Tak, to tylko zawieszenie jeszcze, a zawieszenie kosztuje pewnie tyle, ile mnie nie stać. Nie, 10 tysięcy, o! No to mamy wszystko, ekstra. Oh yeah, no to idziemy na backroom i instalujemy części. Czemu i tak mało jest? Części zbierane przez wszystkie odcinki. Myk. Nie ma tylko silnika, szkoda. Nie wiem, co mi to turbo, wow. Trochę coś tam dało, zobaczymy, ile teraz ta karerka osiągnie. Tylko silnika mi brakuje i coś tam jeszcze może. Nie wiem, wizualne. Ile mi tej kasy zostało? Nie mam pojęcia. 19 tysięcy. No to starczy jeszcze mi na tunik wizualny. Ekstra. Nie wiem, dać taką kremową. Biała to trochę za biała. Okej. Okay. Felgi. Aha, jeszcze felgi miałem kupić. Kolorek miałem taki, sobie wybrałem. Taki. Tak. Szyby. Jakieś tu były takie fajne, co mi się podobały. O, te mi się podobają. Złote. I do tego licznik. Myk. Tu chyba biały albo szary najbardziej pasuje. Szary damy. To damy białe i gitara. Dobra. Czyli mamy dwa. O, no to myślę, że jeszcze starczy mi na felgi. Ile te felgi kosztują tutaj? Aha, to nie tu. Felgi są tu. Myk. I mieliśmy chyba. A nie, zainstalowałem te felgi. A, no to okej. Okay. Czemu ja nie zauważyłem nawet? Bo są bardzo podobne do tych karerowych. Mamy białą karerkę. Jestem ciekawy, ile teraz wyciągnie. Ja wiem, czy jest trochę chyba różnica w tej jeździe. Nie mam bodykita, no nie będę go instalował, bo i tak jeździ mi się dobrze. Wow, dobra, no to teraz pojedziemy sobie Country Club w drugą stronę i przy okazji sprawdzimy, ile wyciągnie Carrera teraz. To będzie ciekawe. Ford GT, Mustang GT oraz... O, Slayer, Slayer jedzie ze mną. Oh yeah! Bez nitrosa i głubie. Pięknie. A to... Bach! Uj, chyba już 300. 366 na pierwszej prostej i ładnie. A nie wiem, zobaczymy. Właśnie powinienem jeszcze mieć silnik ten unikalny. To by była dopiero bryka i chyba tak wezmę. Najpierw wezmę tą część unikalną od Bóla Dupy, a później, chciałem powiedzieć Króla Dupy, a później weźmiemy sobie, właśnie wybierzemy tą kartę zagadkową i zobaczymy, co mi się właściwie wylosuje w tej karcie z częścią unikalną. Mam nadzieję, że właśnie silnik, bo wiem, że w tych ostatnich przeciwnikach coś tam się fajnego losowało zawsze. Zobaczcie, 360 bez żadnego nitra. Tu nie ma nawet kiedy nitra używać, bo co ja wyjadę na prostą, to ona już się szybko kończy. Tylko z karerą tak jest. Dobra. Okej. Okay. I zaraz będzie długa prosta.
I co ciekawe, jak się jedzie tą trasę w drugą stronę, czyli jak się jedzie Campus Interchange, bo teraz jadę tak jakby Country Club, ale w Wordzie Country Club przebiega trochę inaczej, znaczy w innym momencie się zaczyna i kończy niż tutaj, a i dlatego tam się chyba nazywa Country Club, a tutaj się nazywa to trochę chyba inaczej. Zresztą sprawdzę to jeszcze, jeśli jest taka możliwość, chyba jest możliwość sprawdzenia nazw, bo teraz będzie ciekawe. No i jak się jedzie właśnie w tą stronę tą trasę, cholera jasna, to ta prosta, najdłuższa, gdzie się osiąga max speeda, jest tu. I rozwaliłem się o trafika, więc nie wiem, czy osiągnę rezultat. Trzy okrążenia mamy, więc będą jeszcze dwie próby. Uwaga. Ej, zobaczcie, tylko 300, ale mogę sobie tutaj tuningiem coś zrobić. A, turbo. Zobaczymy, czy to coś da. Steering handling. Prześwit mniejszy. No okej. Okay. I na następnym okrążeniu zobaczymy sobie, ile tu wyciągnę. Jestem ciekawy. No i mamy tu drugie okrążenie, drugie podejście. Zobaczymy, ile teraz pojadę. To będzie ciekawe, ale wątpię, żebym tu osiągnął 400. Mówi się, że Ford GT potrafi osiągnąć 400, ale to tak naprawdę nie jest najważniejsze. Ważne, żeby się fajnie jeździło samochodem. I żeby... Oh! Ja to mam talent! No sprawdźmy, może się uda osiągnąć maksymalną prędkość. No i uwaga... Rubilen. Nie da rady więcej jak 388. Niestety, ustawię te turbo z powrotem. Nie wiem, czy to turbo ma tutaj znaczenie. Chyba nie ma, jak widać. Jak się ustawi. Więc lipa trochę. No, ale trudno. Tak, myślę, że... ale wcześniej... przed włożeniem tych części Jungmana tyle samo osiągałem, więc w zasadzie tylko polepszyło się tu przyspieszenie, tak? No dobra, w każdym razie musimy sobie jeszcze kilka wyścigów tutaj zrobić. Między innymi mamy to, jest ciekawe, zobaczmy, co to może być. Oho, znowu, ja nie wiem, czemu ta kamera się tutaj buguje. No zobaczcie, straszne. Okej. Okay. Dobra. Carrera. Patrzcie, jak ten jest 300, niestuningowany w ogóle żadnym bodykitem. I oczywiście pierwszy. Szaleniec. W poprzednim wyścigu był SLR, który jak zwykle miał zajebisty tuning. Wloty powietrza miał, nie wiem, jakby dwie fale tsunami takie wystające. Masakra jakaś. To ja podejrzewam, że to jest zrobione tutaj na zasadzie takiego losowego tuningu, w sensie ci gracze komputerowi, boty, mają losowane części jakieś tam różne wizualne i są wsadzane do samochodów, którymi będą jeździć w wyścigu. I my za każdym razem mamy wrażenie, że jeździmy z innymi przeciwnikami i to jest takie niby fajne. A z drugiej strony mamy tak paskudnie stuningowane samochody byle jak. Żółte felgi, fioletowy lakier. Zupełnie jak Lucek by tuningował. Ojej. Myk. Yeah. Podoba mi się ten licznik. W sensie kolory, jakie sobie dobrałem. Nie rzuca się tak w oczy za bardzo. I zielona strzałka pasuje do paska z nitrem. Zawsze lubiłem tą zieloną strzałkę. Już od Need for Speeda Undergrounda dwójki. Właśnie, nie wiem, czy bodykit mi tutaj bardzo poprawi sterowanie. Piszcie mi w komentarzach, ja jeszcze w tym odcinku go nie będę wkładał, bo no, bardzo lubię karerkę bez body. A też coś nie chce mi się wierzyć, że bardzo by poprawił osiągi samochodu. Więc, no nie wiem, piszcie mi w komentarzach w każdym razie. Może to sobie sprawdzę jakoś tam prywatnie, czy rzeczywiście coś się zmieni. No, ale wolałbym jednak nie instalować go. I tak jeździ mi się nawet całkiem dobrze, więc nie ma chyba takiego nie ma chyba takiej potrzeby tutaj coś instalować specjalnego. 72% wyścigu. Taxi driver. Bye bye. Ale jeśli chodzi o przyspieszenie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Będzie to policaj? Będzie. Już trzeci poziom? Kiedy ja to nabiłem? O rany. Pojedziemy sobie z Krutasem. Pięknie.
Tutaj chyba jest Speed Breaker, znaczy Pursuit Breaker. Tak jest! Już mi się nabijają koszty pościgu. Tu nie ma skrótu, okej. Cholera, nos mnie swędzi! Czemu ten nos zawsze? Nos albo wiecie co? Tam gdzie są wąsy. Jak mam za długie, to mi się... to mnie zaczynają łaskotać albo swędzić. No masakra! Okej. Ojej, właśnie, mogę się podlapać. Nawet nie wiecie, jaka to jest ulga. Jakbym grał sobie na klawiaturce, to normalnie. Jedna ręka, jeden palec w nosie, a drugi na klawiaturze. Ale tu nie! Tu trzeba mieć dwie łapy na padzie. I nawet mi pomimo tej martwej strefy nie chciałbym się przesiąść na klawiaturę, bo ręce normalnie mniej bolą od pada, szczególnie od tego xboxowego. Jest po prostu genialny. Ja tylko, jakbym miał kupować nową konsolę, nowej generacji, w sensie Xbox One albo PS4, to wybrałbym Xbox One. Nie patrzyłbym nawet, czy ona jest jakoś lepsza, czy gorsza. Gry i tak są takie same na obie konsole prawie, oprócz Drive Club i Forza Horizon. Tylko brałbym nową konsolę ze względu na pada, chociaż ten nowszy się troszeczkę różni od tego starszego. Ale ogólnie ergonomia jest taka sama, więc dla mnie to absolutnie jest lepsza konsola od PS4, tylko i wyłącznie ze względu na wygodę w graniu. Chodzi mi tutaj o pada, tak? Innego powodu nie ma, moi drodzy. No i Forza Horizon 2 też jest zajebiaszczą grą z tego, co widziałem, więc chętnie bym sobie w nią też pograł. A no ale na razie konsoli nie będę kupował z tego powodu, że... bo nie. Nie, no bo wydałem dużo pieniędzy na ten... na naprawę komputera i powiem wam, że no, mój budżet został mocno nadszarpany teraz, więc po prostu się ten budżet leczy, chociaż w przyszłości nie wykluczam takiej możliwości, że sobie konsolę kupię. Wow, szczególnie ze względu na te wyścigowe ekskluzywy jak Forza. Wow, Murcielago, chciałem powiedzieć Gallardo. Ja nie wiem, czemu nie wzięli tego Gallardo, chyba ze względu na te... znaczy boty rzadko mają Gallardo. Chyba ze względu na te właśnie światła z tyłu. Nawet botom się to nie podoba, moi drodzy. Pisaliście, że niektórzy z was właśnie lubią te światła w starym Gallardo. Nie, mi to jakoś nie przypadło do gustu. Co my musimy w ogóle zrobić na pościgach? Bo ja tak sobie gadam i gadam. Koszty, czas pościgu, kolczatki, blokady. Czas pościgu 9 minut. Chyba da radę to wykonać. Na razie bawimy się z kosztami zniszczeń. O ja, już ich zgubiłem? No bez jaj, to jest czwarty poziom. A no tak, siedzę w karerce GT. Jest oczywiste, ten samochód jest najlepszy. Gdzie on pojechał? Chyba skrótem tutaj. Tak, jest. Schował się, ej, to ja mam się tu chować, to jest moja kryjówa. Man? Patrzcie, oni chowają się przede mną. Hio, hio. I wykonałem sobie wszystkie kamienie milowe, teraz trzeba zgubić pościg, co nie będzie łatwe. Gonią mnie korwety. Muszę uważać na kolczatki drogowe, które są naprawdę przez te korwety często rozstawiane na drodze. O, właśnie, jak tutaj na przykład. Myk. Ominięta. I teraz tak, goni mnie śmigło. Cholera. I to jest właśnie wada korwety, tej karery GT, że słabo się zbiera, słabo rusza. Ops. I to jest poważny problem, naprawdę. Jak się zatrzymamy i jeszcze na trawie, to już jest katastrofa. Gallardo było oczywiście dużo lepsze ze względu na napęd 4x4. Mam kolejny problem, zaraz będą mieli wsparcie. Bo! O-o! Dobra, mam jeszcze większy problem. Kurziwa, jak ja tego nie lubię. Nie! Nie! Moi drodzy, drugi pościg. Mam nadzieję, że końcówka. Zostały mi blokady drogowe do rozwalenia i kolczatki. Trwa już 11, ponad 11 minut i zgubiłem policję, a to zły znak, bo muszę jeszcze tylko jedną blokadę drogową rozwalić i nie mogę znaleźć ani jednego policjanta. Jestem nawet koło posterunku policyjnego. I jeśli teraz nie znajdę żadnego policjanta i nie będzie żadnej blokady drogowej, znaczy, że będę musiał jeszcze raz powtarzać cały pościg, aby nabić 11 blokad, chociaż Boże, kończy się. Nie, gdzie są gliniarze? Kuźwa!
Wiecie, o co chodzi? Bo ja tu muszę mieć kamienie milowe, 5 kamieni milowych ukończonych. A tu mam raz, dwa, trzy, cztery, a nie, będzie 5. O! No to nie jest źle w takim razie. No dobra, no to robimy sobie radary. Myślałem, że jeszcze, że trzeba zrobić na pościgu chociaż 4 te kamienie milowe, a okazało się, że 2 wystarczą. No to bardzo dobrze, no to bardzo dobrze. W takim razie sobie robimy radary. Mam już dosyć pościgów, naprawdę. O Boże! No miałem już tak pięknie wszystko zrobione i w powietrzu samochód nagle i nie możecie ruszać. Jak mnie to wkurza, nie macie pojęcia. Ale na szczęście są jeszcze te radary, więc sobie to po prostu zrobię. A spróbuję teraz bez nitra pojechać. Zobaczymy, czy rozpędzę się do zamierzonej prędkości. Chyba tak, bo tutaj gdzieś koło 340 km na godzinę jest wymagana prędkość, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. I zobaczymy, bez nitra. O, jest, pięknie. 346 nawet poleciałem. A trzeba było... Co? 200? Na pewno? Zobaczcie, to już tutaj musiałem więcej osiągnąć. 313, a tu 220 tylko? To jest jakiś bug chyba. No dobra, i robimy sobie ostatni radar. 220, to ja bym mógł to Lexusem IS300 zrobić, tym moim pierwszym samochodem. Tutaj też osiągniemy bez nitra. Spokojnie. Dziwne. No dobra, kamienie milowe zaliczone. Ile jeszcze wyścigów? 8 mamy zrobić, a mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to jeszcze dwa wyścigi jakieś. Mamy okrążenia, mamy bramki. Bramki, jaki popieprzony wyścig. Strasznie długi. O, patrzcie na to! Jakie kurde elita. O Jezus. A tu co mamy? Eliminacje. Tu mamy jakiś fajny tor. No dobra, pojedziemy sobie to, zobaczymy. Jakich mamy przeciwników? RS, przepraszam, RX8, Clio V6 i coś tam jeszcze było? I 911. No dobra, jedziemy. Kurde, naprawdę zmęczyły mnie te pościgi, strasznie. Drugi raz jechałem, no widzieliście, gdzieś z 15 minut, bo jeszcze musiałem, bo czas się ogólnie nie nalicza na pościgu, jak ta policja nas nie widzi. Więc na same pościgi, nie wiem, 20 minut poświęciłem dzisiaj, więc to jest masakra. Mam dosyć, naprawdę dosyć tych pościgów, to było okropne. Znaczy, fajnie jest się ścigać, ale w momencie, kiedy nabijesz sobie już fajnie punkty, wszystkie kamienie milowe i w taki głupi sposób łapie cię policja pod koniec pościgu, to cię normalnie krew zalewa. W drugim pościgu po prostu zabijałem sobie te poziomy poszukiwań od początku, czyli pierwszy poziom to oczywiście musisz uważać, żeby tego gliniarza nie rozwalić pierwszego. W drugim to jechałem 90 na godzinę. W trzecim poziomie no już jechałem tak 200. No a w czwartym to już już tak normalnie prawie, że jechałem. Chociaż też musiałem uważać, żeby ich nie zgubić, no bo jak widzieliście, pod koniec ich już o tak zgubiłem, po prostu sobie jeżdżąc. Aha, jeszcze jedno, wiecie co? Pisaliście mi w komentarzach, że jeśli leci nade mną helikopter, właściwie jeśli helikopter pod helikopterem zniszczy jakiegoś pulsu breakera, powiedzmy stację benzynową, to ten helikopter nam zniknie, po prostu też go rozwali. A co się okazało, ja rozwaliłem sobie pączka i mimo, że rozwaliłem pączka, helikopter nagle zniknął. Tak jakby pączek wyleciał w powietrze. What the fuck? Może to po prostu bez względu na to, jakiego pączka, przepraszam, speed pulsu breakera rozwalimy. Naprawdę zmęczony jestem tymi pościgami, więc mi się męczy język. I no nie mogę już gadać po prostu, no tak sobie. Okej, okay, ukończymy sobie ostatnie okrążenie do tego wyścigu. 20 tysięcy gotówki i został jeszcze jeden wyścig do przejechania. To i będziemy mogli spotkać się z bólem dupy na jego wyzwaniach. Co by tu pojechać? Ten jest strasznie pokręcony, bramki, ale chciałbym się jeszcze z kimś pościgać. Tu są eliminacje.
Powiem wam, że te wyścigi teraz to wyglądają w ten sposób, że po prostu sobie jadę pierwszy. Karerka naprawdę robi tu robotę. O, mamy tutaj kontakt z SLR-em i wow, tym razem nie ma spoilera zainstalowanego. I nawet nie ma wlotu powietrza. Czy ten bot przejawia jakieśkolwiek oznaki gustu? Może. No to bot nieźle stunigował SLR-a. Poza tym, że jest zielony. Nie wiem, czy dopasuje do tego modelu, jak myślicie? Zielony kolor? Jeszcze tam widziałem jakieś płomienie z boku. Płomienie? Do egzotyka? Ej. No dobra, ja dałem paski do korwety. No ale paski fajnie wyglądają, moim zdaniem, w muscle carach. Nie wiem, o co wam chodzi. Może nie pasował trochę na masce, okej. Ale już ją i tak sprzedałem, więc nie macie się co martwić. 388 km na godzinę jedzie ta karerka o własnych siłach, czyli bez nitra. No, całkiem nieźle. Chociaż jak mówicie, że Ford GT może pojechać więcej, no to chciałbym to zobaczyć, szczerze mówiąc. A ciekawe właśnie, czy karera z górki pojedzie więcej. Chociaż wydaje mi się, że ta prędkość maksymalna jest tutaj, tak jak w Wordzie, na sztywno przypisana. Chociaż w Wordzie to nitro daje nam jeszcze dodatkowe tam 30 km na godzinę do prędkości maksymalnej. A tutaj jest to chyba tak sztywno, że sztywno. Te nitro, czy to nitro nie za wiele nam daje tak naprawdę. Więc podejrzewam, że z górki raczej też nie pojedzie więcej. Jedyna górka, gdzie bym mógł taką prędkość spróbować osiągnąć, czyli 400 km na godzinę, to jest właśnie na trasie Country, przepraszam, Central Campus Interchange albo Country Club. Jak się jedzie tam z góry, to bardziej Campus Interchange właśnie. Się jedzie tam z góry po takim długim zakręcie i tam można depnąć mu do końca i sprawdzilibyśmy właśnie, czy da się te 4 paki osiągnąć, czy jednak nie. No ale za chwilę będzie jazda z bólem dupy i zobaczymy, czy będzie miał ból dupy, czy jednak uda mi się ze mną coś wygrać, bo ci przeciwnicy naprawdę nie są tacy słabi. Chociaż mam czasami wrażenie, że ci w wyścigach, w których teraz uczestniczymy, są nawet lepsi od tych bossów, więc to jest ciekawe. Myślę, że powinno być odwrotnie, no bo tutaj przecież ścigamy się z nimi o tako. No, ale to widać, kto tu awansował i w jaki sposób. Hio, hio. Okej. Oh, fucking shit. No dobra. I uwaga, moi drodzy. Zaraz będzie koniec tego wyścigu. A koniec tego wyścigu oznacza ostateczny pojedynek z bólem. Jednym z przydupasów Razora. Tak jest. Ostatnie serpentyn. A ciekawe, co on będzie tam chciał od nas, czy jakie wyścigi. Chciałbym, żeby pojawił się drag. Dragi są fajne, trochę wymagające, ale jednak bardzo je lubię. Fajnie, lubię ten moment, kiedy wrzucę sobie perfekcyjny shift, czyli bieg, i po prostu miażdżę wszystkich. No i tak. Tak jak oczekiwałem. Fajnie, nie mamy tutaj draga. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądał ten wstęp. Czerwone szyby. Myślicie, że pasuje? Tak, pasuje do czerwonych siedzeń. Nawet całkiem ładnie stuningowany ten bólowski SLR. O, zobaczcie, co się dzieje na starcie. Czy ja muszę to komentować? Wystarczy popatrzeć. 3 okrążenia, lecimy. Jak go odstawiłem? Właśnie, spróbuję teraz bez nitra. Aha! Pisaliście mi, żebym jeden użytkownik tam napisał, żebym próbował grać w ten sposób, że 5 sekund wystartuje po wszystkich zawodnikach.
No myślę, że na tym poziomie byłby problem, bo widzieliście, że w niektórych sytuacjach oni byli znacznie już z przodu, znaczy blisko mnie z tyłu. I podejrzewam, że gdybym wystartował te 5 sekund później, to mogłyby być problemy, ale z drugiej strony też jak ci przeciwnicy w tej grze jadą pierwsi, a ja jadę ostatni i słabo mi idzie, w sensie mam dużą tam przerwę od nich, no to zwalniają po prostu sobie tak i no cóż, można ich łatwiej dogonić, więc myślę, że tu nie ma sensu w ogóle startować 5 sekund za nimi, aczkolwiek zaraz przetestujemy to jeszcze z bólem dupy na następnym wyścigu. Wystartuję sobie po prostu 5 sekund później i zobaczymy, czy uda mi się wygrać, czy jednak będzie zwalniał, żebym miał łatwiej. Co? No i pierwsze okrążenie wygląda sobie tak. Zobaczcie, ból dupy naprawdę jest, został strasznie z tyłu. Szkoda, że tym skrótem po lewej tu nie mogę cisnąć, strasznie go lubię. No i okej, ostatnie okrążenie z bólem. Zobaczcie, on jest... Przed chwilą był kilometr 200 za mną, teraz będzie gdzieś około 700 metrów. Wow. Po prostu, nie wiem, czy to taka rela, czy co, ale radzę sobie świetnie z tymi bossami. No i fajnie mi się jeździ tym samochodem. Ja podejrzewałem, że będę miał problemy trochę po przesiadce z Gallardo. Jedyne, z czym mam problem, to w tym samochodzie oczywiście, to jest ruszanie i pościgi z policją, bo karerka jest jednak gorsza. No i dobra, próbujemy wystartować 5 sekund po starcie. Uwaga. 3. Jest, 5 sekund, startujemy. Nie jest to duża odległość. Myślę, że go spokojnie można dogonić. 2%, czy chociaż to jest krótki jakiś wyścig. Już się 5% nabiło, więc podejrzewam, że może być ciężko, ale będzie ciekawiej przynajmniej. I w razie czego to... W razie czego to powtórzymy sobie wyścig, nie ma problemu. No, ale myślę, że jednak go dogonię, no bez przesady. Karera naprawdę... O, zobaczcie, już tą odległość sobie chyba powoli nadrabiam. O, już, patrzcie jak ładnie. O, tu trzeba skręcić. Bez problemu. Nie wiem, może powinienem 10 sekund poczekać. Ja mówię wam, oni zwalniają jak jesteśmy z tyłu. No niestety ta gra jest tak skonstruowana, żeby jednak każdy poczuł się tutaj zwycięzcą. Mało kiedy się tutaj przegrywa. Tym bardziej jeśli ktoś miał obcykane inne gry wyścigowe, już tak w miarę umiał się skupić na tej jeździe. Chociaż każda gra oferuje, każda gra wyścigowa oferuje inny styl jazdy, to jednak jakieś tam nawyki sprowadzenia tych samochodów zostają w nas i mniej więcej... O, jak się rozwalił kiepsko. Mniej więcej wiemy, jak się tymi samochodami posługiwać w grach. No tak ja przynajmniej uważam, a jak wy myślicie? ...60 to już połowa ponad... Szybko idzie ten wyścig. Jakieś króciutkie. Ja zauważyłem właśnie, że przy pojedynku z bossami te wyścigi nie są zbyt długie. Jakiś tam był strasznie długi taki w jednym bossie. Nie wiem, czy to nie było czasem z Kciukenem. Chociaż to też może być kwestia tego, że miałem wolniejszy samochód sporo. A Kciuken chyba miał właśnie to Gallardo, tak? Dobra, i wallride. Nie opłaca się tutaj, te ściany są w tej grze strasznie szorstkie. Jakby ktoś papier ścierny wyścielił. No ale czy przykleił może? O, to jest fragment mapy z jednej trasy, którą znam. Iron Horse and Coast? Jakoś tak. Chyba tak. Ale tutaj się kończy trochę inaczej, no dobra. Mykuś, pięknie. What? Dziwna fota. Okej, okay, i ostatnie. No, Iron Horse and Coast. Seaside Interchange. To jest ta zajebiaszcza trasa, jedna z moich ulubionych. Zobaczymy, jak tu będzie przebiegać. Oh yeah. Chwileczkę, czy ona... fajnie brzmi ten SLR.
Ale ja chcę część unikalną. Mam nadzieję, że nie wylosuję tej samej, którą tam już miałem. Mam taką nadzieję. A poza tym pozostało mi chyba część, znaczy niektóre części mi pozostały, to powsadzam do innych samochodów i zobaczę. Ale przyrżnął. To zobaczę, jak te części po prostu będą się zachowywały w innych samochodach. Czy dodadzą tam sporo, czy nie? Na przykład w Gallardo. Gallardo naprawdę bardzo polubiłem. Chociaż te światła, nie. Te światła nie. Ale osiągi są naprawdę świetne. Mieliście rację. Właściwie to Kemot mnie namówił, bo tam grałem z nim i on oglądał właśnie któryś tam odcinek, gdzie mówiłem o tym Gallardo, że nie chcę go kupić. A mówił, kup LCQ, bo to jest dobry wóz, ma dobre części włożone i nie pożałujesz. No i rzeczywiście nie pożałowałem, samochód spierał się fajnie. Czego nie można powiedzieć o karerce. No, chodzi mi tu konkretnie o ruszenie, tak, ruszanie, bo w Gallardo naprawdę fajnie można było się z miejsca zbierać, może tak. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu lepsza trakcja jest w Gallardo niż w karerce. Tu mamy napęd na tył tylko. A Gallardo ma wszystkie koła. Ja się właśnie zastanawiałem, jak to jest w tych samochodach czteronapędowych, z napędem na cztery koła. Jak to jest, że na przykład te napędy jakoś się nie zwalniają, w sensie, że przednie koła nie zwalniają napędu czy trakcji na tych tylnych, tak? Bo tam są jakieś różnice, podejrzewam. Jak to jest rozwiązane? Ktoś kiedyś mi mówił, że to nie jest tak jak napęd w samochodach offroadowych, że jest taki sztywne 4x4, że wszystkie cztery koła kręcą się tak samo. Znaczy jest tam jeszcze dyferencjał, więc przy skręcaniu pewnie, zależy jak się tam ustawi ten dyferencjał, ale przy skręcaniu pewnie też te koła się inaczej kręcą. Tak jak było na przykład w Spin Tires, mogliśmy włączyć blokadę dyferencjału i wtedy jak włączyliśmy blokadę dyferencjału, wtedy wszystkie tam 6 albo nie wiem ile tam 8 kół kręciły się tak samo. No ale w przypadku samochodów wyścigowych ktoś mi mówił, że jest tak, że te tylne koła napędem przeważają te przednie, w sensie przy wyższych prędkościach te tylne kręcą się jakoś szybciej albo nie wiem jak to działa dokładnie właśnie. To mnie interesuje, muszę kiedyś o tym poczytać. No to jest ciekawa sprawa. Przecież tutaj zależy nam na każdej milisekundzie, jeśli chodzi o osiągnięcie dobrego czasu. Więc tu nie ma mowy o jakimkolwiek błędzie technicznym. Czy projektowym, tak? 75 tysięcy gotówki, to jest naprawdę spora kasa. Pokonaliśmy bóla tupy, ale był słaby w cholerę, naprawdę. To była prościzna go pokonać. Wow. I co my tu mamy? Czyli tak, pierwsza część unikalna i pewnie gówno będzie. Ach, Boże, co to jest? Supercharger może być. No dobra, i mówicie, że karta jest w... Znaczy, samochód jest w karcie... Co on mi wybrał? Ja chciałem trzecią! Da fuck? Lawetę, no po co mi to? No i został Razor. Zobaczmy Razora, co on tu potrafi. Niestety SLR-a nie udało się wygrać, trudno. Razor ma BMW M3 GTR. No pokaż co potrafisz, man. Kartony umiesz rozwalać? W ogóle to już wiem jak miłość umieli to robić. Też mi coś. No i dobra. Jestem drugi na czarnej liście, mam Carrera GT, która naprawdę spisuje się wspaniale. No i moi drodzy, piszcie co myślicie o tym odcinku. Jak pokonać Razora, jakie on tu ma wyścigi do zrobienia. Nie ma draga. Lipa trochę. 9 wyścigów musimy ukończyć, 5 kamieni milowych, 10 tysięcy czy 10 milionów punktów bounty musimy zdobyć. Zgubić pościg, czas pościgu, rozwalone, znaczy dotknięte policjanty i notowanie jakieś. Okej, to nie będzie trudne. A 7 musimy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Wszystkie musimy ukończyć?
ale to nie są trudne wyzwania, więc spokojnie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.